Siemano, cześć, elo, witam wszystkich. Dzisiaj gram z takim jednym debilem, geniusz strategiczny generalnie. Będzie grał Austrią, przepierdoli jak zwykle. Będę musiał mu pieniądze wysyłać. To mi się wpierdala w zdanie. No, przedstaw się może. Nazywam się Abdul Wisimullaha. I możesz obciągnąć mu kutacha. Tym. O kurwa. Wszystko działa i jest tak, jak być powinno. Możemy normalnie grać. Ja oczywiście gram Moskalem, bo kurwa, jestem ruską ołnucą. Ten debil to jest Austriak. Od razu Alliance, pyk. No i Austriak oczywiście z Moskalem już się ten. Austriak już się z Moskalem będzie jednoczył oczywiście. No, 400 lat wcześniej. Będziemy robili rozbiór Polski. Potem jeszcze tylko sojusz z Brandenburgią i będzie picobello, picuś glancuś pizdeczka. Jestem Friedrich von Augsburg. Friedrich von Augsburg. Ja jestem Vasily Tiriamaniti. Rurkowicz. Chodzę w rurkach, jak taki p***ł jakiś jebany. To są rurki? Takie spodnie generalnie, typowo moskiewskie. Aha. My tutaj chodzimy w takich obcisłych galotach i generalnie wszyscy mężczyźni się bardzo lubią w tej Moskwie. Jesteśmy tolerancyjni jak możemy, nie? Nie znam takiego słowa jak tolerancja. Tak, powiesić tego p***a, no okej. Okay. Tolerans! Ja! Jestem welty. O kurwa. Co ty, austriacka kurwa ty jesteś? Austriaku, a hajtamy się? Jest taki szybki ślub, nie? Żeby potwierdzić nasze relacje, nie? Nie mam córki. Co masz? Nie mam córki. Ale wiesz, no to w Moskwie, to wiesz, to nie przeszkadza, my tam wszyscy w rurkach chodzimy. A nie, to nie, musi być córka, to jest, musi być prawdziwe małżeństwo, a nie jakiś tam chłop z chłopem, kto by to pomyślał. My seksu nie używamy. Nie macamy się nic, ani seksu nie używamy nic. Wypowiedziałem wojnę dla Nowogrodziana Reconquest, napierdalamy kurwa. Lecimy. Ciekawie w ogóle, że te infantry zmienili tak swoją drogą. Bo kiedyś to było dopiero z jakiegoś tam przywileju się robiło, a teraz to już można normalnie to wcześniej ten rekrutować. Fajne to jest, podoba mi się ta zmiana. Jest to zmiana na pewno na plus. To pospolite ruszenie jest takie od razu w tej Moskwie. Gulaszem w Budapeszcie mówisz. No, bardzo dobra orientalna kuchnia. Orientalna w Europie? No. Ja tam się nie orientuję. Mi tutaj taka Madziara powiedziała, że to jest orientanten. Nie wiem, jeszcze nie znam ich języka tak dokładnie, muszę z nimi stosunki poprawić. Ja tam tych Węgrów nie rozumiem, oni cały czas głodni chodzą. Hungary się nawet nazywają. To ten gulasz nie może być dobry, jak oni tam cały czas są głodni. To jest Hungary, to jest po moskalsku głodny? Tak. My jesteśmy głodni podbojów. O, ciekawe. Generalnie my w Moskale jesteśmy nierozsądni zazwyczaj, nie? Bo będziemy teraz rozsądnie budować swoje imperium. Będziemy je opierać na handlu, a nie na mordowaniu. Znaczy mordowaniu też, ale... Na handlu też. I inflanty będą moje. Wszystkie. Liwonia, moim orderem dla ciebie jest to, żebyś się poddała. Lwów to... teraz to jest litewskie. Nie jest litewskie, jest polskie jak na razie. Lwów od zawsze był moskiewski. Tylko mam nadzieję, że nie zamkną nas na Wyspie Węży. Czekaj, tu na szczęście jej nie ma, nie będzie aż tak źle. Ja dostałem słaby raport z wywiadu. Tutaj pisze, że ten na kartce. Że pisze, że to jest Lwów jest litewski. Jak to litewski? To masz jakichś chujowych szpiegów. No właśnie, będę musiał skrócić o głowę. O Boże się. A czemu nie na przykład, nie wiem, o pachy? Albo o nogę? Czemu akurat głowa? Też nie wiem. Bo to macie jakieś dziwne zwyczaje tam w tym Wiedniu. Tak. Trochę się poduczyłem moskalskiego. O, i co? Jak dalej, to dla mnie jest kurwa jebany bełkot. Widzicie, takie nie. Bo my mamy bełkmowę, my bełkoczemy zamiast mówić, bo po prostu też jest taka ilość przyjętego alkoholu we krwi, znaczy przepraszam, krwi w alkoholu, że po prostu my już nie potrafimy normalnie mówić. Słucham, nie, ty na chuj, ty wore, kurwa! No nie da się tego zrozumieć, nawet my między sobą się nie rozumiemy, dlatego często się napierdalamy między sobą. Dlatego właśnie teraz w Nowym Grodzie bije Nowogrodzian. Ciekawe. No bardzo ciekawe. Bardzo. I oczywiście robię klasycznie border gore, żeby te kurwy szwedzkie na mnie nie napadły. Co więcej pieniędzy od ciebie, kurwa, tylko chcecie okraść. To nie jest aż takie straszne, naprawdę. A też cię irytuje to, że twoi sąsiedzi nie chcą ci płacić? Bo mnie to bardzo irytuje. No ja tak i tak jestem bogaty, wiesz. No ty jesteś bogaty, nie? Ale na przykład ja, taki biedny Moskal, z czego my się utrzymujemy głównie? No nawet nie wiem. My w ogóle się nie utrzymujemy tak naprawdę. Mamy tutaj socjalistyczną utopię. No i wiesz, no my czasem nie dotrwamy do tego przysłowiowego 10. Nie jesteśmy w stanie po prostu. A oni tak czy siak nie chcą nam płacić. Tak kurwy nowogrodzianom zgodzą. Dalej sracie do Miednicy, kurwa. Do Miednicy? Jas!
Wy nawet nie jesteście ucywilizowanym krajem tak naprawdę. No nie masz jesteśmy. Masz tu 25 zł, kurwa. O kurde, takich pieniędzy to ja na oczy nigdy nie widziałem. Kurwa, nie wiem, zainwestuj w coś, kurwa, albo nie przepij tego chociaż, nie? Mam tego nie przepić? Ciężko będzie. No i w końcu się zgadzasz w ten ślub, tak? Fajnie. No bo ten, bo mam wnuczkę. A, wnuczkę masz. A już liczyłem, że będzie to jakiś wnuk. Dobra, robimy wojnę, kurwa. Mhm. Robimy, napierdalamy. Byłem kurwa na knedlu kurwa u Czecha, ale ten próbowali mnie otruć, bo dwóch moich degustatorów zaczęło się dziwnie zachowywać. Co to znaczy, ci mówi, że jesteś wołem i tak dalej? Oni tak często robią. Ja pierdolę, jaka jest ta wojna? O kurwa, ale duża wojna. Jeszcze sperm jest w tej wojnie. Znaczy perm. Ruszacie tam czy nie? Chuj, myślę tam jeden oddział. A nie, nie mogę się ruszyć, bo Polska mi nie chce dać przemarszu. Ja pierdolę. Polska mi teraz przemarszu nie da. No to ci pomogłem w tej wojnie, nie? To ci kurwa pomogły. Ja pierdolę. Wyciągaj sobie pierwsze tych pomniejszych sojuszników. Na Anhalt się rzuć i na i na tych palantów z palantów. Ja wiem. Jeszcze Węgry są w tej wojnie, kurwa, to ja tutaj nic nie muszę robić. No teraz doszli. O proszę, jaki ładny stakwit na Wiennej. U nas tak to się nazywa. Wien, po prostu Wien. Ja to wiem. W ogóle ciekawe, nie? Że Chorwacja i Głogów mają takie same flagi. Wyglądają identycznie, a tak bardzo się... Co? Słowianie, dokładnie. Widzisz, no wszyscy jesteśmy identyczni, nie? Dlatego ja się po prostu sprzymierzyłem z Germanem. Bo ja osobiście uważam, że Germanowie są lepsi od Słowian tak naprawdę, nie? Ja przyjąłem kulturę germańską. O, mogę iść już. Przyjdę na Czechy. No? Przyjąłeś kulturę i co? No, bo jest lepsza po prostu. Czuję się bardziej taki klasą, że tak powiem. Taki prestiż, nie? Czujesz? No, dokładnie. A o co masz tą wojnę w ogóle z wypiczkami? No, muszę ich podbić, bo ten... Nie byłem na tym knedlu, a takie ciężkie. A i Brno właśnie byś chciał, żeby tam lepsze knedle były produkowane. No, po prostu. Po prostu, w ramach takiego odwetu na nich. Że no. Zatruli twoich ludzi, więc ty teraz ich po prostu wszystkich wymordujesz i wyrżniesz pień. No, nie, to ludności cywilnej nie ten. Nie ma to kurde. Z tego powodu, bo jak ja jestem cesarzem, to ja powinien dawać przykład wszystkim. No to co, to jest zły przykład? To mnie wymorduje kobiety i dzieci. No, po co komu kobiety i dzieci? Jeszcze czeskie, nie? Dokładnie. W ogóle po co komu Czesi? Dobra, idę na Pragę. Zawsze chciałem zobaczyć tamte ich piękne budowle. Mogę sobie Pragę zaanektować? Mogę ich wziąć na wasala? Na przykład Ślązaków? Nie chciałbym mieć takiego zacofanego kraju jak ty, Motkalu, w środku Europy. Jak zacofane? Nie zaanektujesz, niestety. Wiesz co, my jesteśmy trochę opóźnieni, to ja nie wiem, o czym ty mówisz. Ta twoja, kurde, jakaś wykwintna mowa do mnie nie trafia. Proszę, mów prostszym językiem, nie? Dobra, hoło, to słuchaj, kurwa, podbijaj to szybciej. A ty, kurwo, jebana. Dobra, spoko. Podbiję to tak szybko, jak to tylko możliwe. Nawet nie skapniesz, kiedy to będzie podbite. Ola, mamy teraz Coca-Cola, teraz możemy produkować w folii. Fajnie, i odbierty robić się do... Tak jest. I możemy robić odwierty do wnętrza ziemi. To jest Coca-Cola. Jeszcze nie wiesz, ale to taki nowy wynalazek. Generalnie mamy dzięki niemu cukrzycę. Coca-Cola? Coca-Cola. Gdzie Coca-Cola? Zdaj mi trochę skosztować może. Lepiej nie, bo to musisz być zaprawionym po prostu w sztuce wódkowych wojów. Nie? To tak jakbyś po prostu chlał spirytus. Wiem, że u was się nie pije takich rzeczy. Wy to raczej jakieś wino pewnie pijecie, jakieś inne takie... Nie, mamy piwo, wiesz? Piwo. Aha, no to już, to nawet nie jest napój alkoholowy, nie? Tylko też musi zobaczyć Pragę. Ale na razie moje widzi. I co, brzydko w tej Pradze, nie? Nie, nie źle. A, na pewno lepiej niż w Moskwie. Kurde, dalej 0%, serio. O Jezu. Rychlej. Tak jakby to powiedzieli Czesi. Nauczyłem się kilku słów czeskich od tego podbijania. To akurat jak ten, jak podbijałem właśnie tę Pragę, to kilka kobiet nam po prostu wpadło. O, mogę spalić Pragę. Nie. No muszę, bo inaczej bym miał za duże minusy. No widzisz, no u nas to tak w kraju jest, że się zawsze domagają, żeby palić tę Pragę. A ja już wyszedłem z tej wojny, jest zajebiście. A jesteśmy oczywiście zacofani. Zawarłeś z nimi pokój? Tak, ja już zawarłem z nimi pokój. Teraz twoja kolej. Co, ta Praga szybko powinna paść? A czemu się odnowili tutaj od razu? Czy to tak nigdy nie działało, ale gówno. Coś ty z nimi zrobił, człowieku. Dlaczego Opole jest węgierskie? O kurwa, źle mi się to kliknęło, wiesz? O kurwa. Bruń. Ja pierdolę, jak to brzmi. Bruń. Ostrał. Mam Ostrawę. Ostrał. Ostrawa, Ostrał. Olmudz. Ostas. Haus. Oj, Bedesus. Nie.
jak ja to, kurwa, może... Bardbuizdz. Dokładnie, tak to się nazywa, na pierwszym razem. Te wasze nazwy to są jakieś naprawdę potłuczone, nie? Ja nie wiem, jak takim językiem w ogóle można się posługiwać. Nie wiem, ale jest bardziej ciekawy niż ten twój. Ty chyba chciałbyś zniewagę dostać na pysk. Znaczy, przepraszam, Austriaku, oczywiście. Jestem podległy tobie. Na razie. Brandenburgia głosuje na Polskę, kurwa. Tak? Na Polskę głosuje? O, chre. O, nie, kurde. Podoba mi się. Nikt na ciebie nie głosuje. Widzisz? Nikt nie chce Austriaku. O, jedynie ten, Saksonia. Teraz pytanie, czy popieramy Szwedów w ich dążeniach niepodległościowych, czy nie? Jak myślisz? Można by było zrobić. Można byłoby zrobić? To akceptujemy. Dobra, jolo. Anektuję Perm. Permem wchodzisz w koalicję? Tak, tak. Czemu Osman podbija Krym zamiast go wasalizować? Co ty się odpierdala? Nie wiem. Bez sensu. Czy teraz Polak na spokojnie możesz sobie ruszyć na Krym i resztę zanektować? Osmanem raczej powinien mieć na spokojnie szansę, bo teraz Osmanowie generalnie w tym patrzu są mega słabi. A mnie jaja. Czyli że według ciebie Moskwa jest potężna. Macie 57 tysięcy żołnierzy. No, tak się akurat złożyło. A, ty kurde ten. Z Wenezyjczykami to czyż wojny? Tak. Z tego co widzę. Z tego powodu, że oni mi blokują właśnie kontę. Ciekawe. O, dostałem pismo w Polsce. Pismo z trójeczki. Zdrawiamy cię, godny cesarzu. A to kurwa, mnie nienawidzą. Wiesz, łatwiej budzić strach, miło. To jest prawda, mój germański przyjacielu. No, nie jestem katolickim krajem, dlatego. Dlatego wziąłeś to już z papieżem. No. Masz na to papiery? No. Żółte, no, czy... Papiera. O kurwa. Zokorosz, fajnie, fajnie, dobrze. Mamy już wojnę. Ja mam, kurwa, z Danią też mam wojnę. No, ja też mam teraz, bo o niepodległość poszło. Wyślę tam, kurwa, trochę wojska. No, ja tam jedną dwudziestkę wyślę właśnie. Kurwa, ale jaja. Ten Verdun mnie już tu atakuje i to Tick Order, kurwa. Ja się nie spodziewałem, że to tak szybko pójdzie, tak szczerze. Dobra, lecimy na Oslo. Nie, to nie jest Oslo. Dobra, no, fryzjera trzeba zajebać, a tam fryzja jest. Nie zadzieraj ze fryzjerem, jak to się mówi, na dzień dzisiejszy. O kurwa, bo się pierdoliłem. No, ale są mocny, kurwa, ty. Ofa. Dasz te rady z tą Wenecją? No dam, no ale kurwa, zaatakowałem tego, kurwa. Jeszcze Krzyżak jest w tej wojnie, kurwa. No, mocny jest. Loka nie ma. Kurwa, muszę schować wojsko. Wenecję już możesz w sumie zakończyć wojnę, mi się wydaje. Nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie, bo nie mam podbitej Wenecji. A, Wenecji nie podbijesz teraz. To się popatrz teraz na to, nie? No, patrzę się. Widzisz, stolica jest okupowana, kurwa. Ej, no, faktycznie. Jak tyś to zrobił? Nie, samo się stało tak naprawdę. O kurwa. Oni wypełniali wojskiem, a akurat Węgier przechodził mój brat i... Ale farciarz jebany, nie? To się tak rzadko zdarza. Bo raczej na tym etapie gry nie byłbyś w stanie mieć takiej marynarki. Jeszcze się na tobie skupiają, nie? No, na mnie, no. W teorii to jest dobra taktyka. Masz już Wenecję podbitą i ona jest dla... No, Wenecji sobie nie weźmiesz, tyle ci powiem. I w ogóle papież ci tutaj wszystko podbił głównie. Ty mało co tu masz podbite dla siebie tak naprawdę? Za dużo z tej wojny nie weźmie. No kurwa masz, niech mi terytorium ma. No nie odda. No Jezu, ale gówno. Jeszcze technologia mi się tak wolno wbija, bo mam władcę debila. Następca dopiero będzie jakiś porządniejszy. Wychodzi na to, że ty jesteś debilem, bo ty rządzisz tam. Spierdalaj, Austriak. Teraz mam najlepszego władcę. Ty jebana austriacka kurwo! Nigdy nie miałem lepszego władcy! Kurwa. O, luki mi podbijają. Luki. Ja, ale kurwa nie fart, chłopie, nie? Po angielsku no fart. Ale kurwa nie fart. Podbił kurwa Wenecję dla siebie jeszcze, kurwa, kraj z jedną prowincją. Kurwa. To nie waga dyplomatyczna idzie. No to możesz ewentualnie to dla niego dać właśnie, nie? Jego podbić, bo nie ma floty. O. Ale to jest wasal od papieża, więc ciężko ci będzie. Weź sobie od tego, od Wenezyjczyka tyle. O! To jest papież, no mówiłem ci, że ten papież to podbił. Kurwysyn. Po co go wzywałeś w ogóle do tej wojny? Jakbyś go nie wezwał, to byś to miał. Zerwałem z nim stosunki dyplomatyczne. Papież nie ma floty. Za 5 lat go zaatakuje, kurwa. Po tą Wenecję, tylko musisz sobie ten... chatkę szpiegowską tam zbudować. Dobra, kurwa, się wracam do macierzy, pierdolę to. Nie będę się tu męczył. Twoje tereny tylko odbiję. Odbiję ci już dużo. Moi wasale będą sami to robić. Na tych Duńczyków, co ci Wiedeń podbijają, masz szansę. Na spokojnie. Nie wiem, ja mam, kurwa... Krzyżacy nie powinni zdążyć, raczej. Aha, jeszcze Lubek przyszło. Lubek zdąży, kurwa. I zdążą. No, kurwa. Dobra, idę tam. Fuck, dobra, ale ten... Mam 22%. Na minus masz 22% czy na plus? No. A nie, to jest ogólnie. Bo tutaj o południe idziemy obronić. Tyrol chcą ci podbić.
Dawaj, dawaj. Ja tam podbijać, kurwa. Ale ty rol stary, bo ja sam tu nie dam rady. Jak jest 130 tysięcy. Dobra, idę. Dobra, mamy pierwszą bitwę. Zdążysz? Ty, ale wbija się na nich! No idę. Dobra. Nie zdążę. Dobra, zdążyłeś. Jezus, ledwo. Okej, okay, nice. No, papież ma kurwa w tym, wojnę z otomanem. Ale mi się... Dzika, Bartosz. Impirus miał wojnę z nimi, czy...? Ja myślałem, że mnie kurwa otoman teraz podbija, nie? To tylko papaja. Ej, ty, Holstein jest wolny, nie jest pod butem duńskim. Ciekawe. Tylko jedna prowincja. No. Ej, zabezpieczaj mnie tutaj, jak ja będę ten port podbijał jak coś, bo tam ich jest dosyć sporo. 30 tysięcy Duńczyków. To na razie możesz olać to wezmę. Albo dobra, ja się cofnę do ciebie może. Będzie lepsze. Jaką Polakowi przysługę robimy? Podbijamy mu to od tej korter. Ty, a Gdańsk może być moskiewski? It's for me? Wiesz, bo ja bym sobie tak zanektował. Ja mam też dostęp do morza. Ale bym chciał jeszcze większy dostęp do morza. Chciałbym mieć Danzig pod swoją kontrolą. Danzig. No właśnie, to zawsze było moskiewskie miasto. Albo o Memel bym sobie tylko wziął, żeby było tak bardziej lorowo. Menel. Menel, dokładnie. Moskiewski Menel, kurde. Menel i królewie, co proszę. Byłoby bardzo lorowo wtedy. Nie mogę. Jak to Kurdistan nie jest? Przecież tam zawsze była moskiewska kultura. O kurwa, podejdź tutaj może do Danii właściwej, proszę, tym oddziałem swoim. No nie, bo podbijam. Ale kurwa, patrz co mi się tutaj dzieje. Za daleko jest. O kurwa. Mój goniec poinformował mnie, że masz przyjebane. No to może niech twój goniec podejdzie tutaj i coś zrobi. Kurwa mać! Tą trzynastkę na pół. Fajne! Potknął się i rozpierdolił głupi łeb. Kurwa mać. Muszę kolejnego wysłać. On dopiero będzie za 2 tygodnie. Pierwsze idee mogę brać i myślę, że to będą od razu dyplomatyczne. Ma co innego tak naprawdę. Chcę duże podboje robić. Zrobimy wojnę? Co? Zrobimy wojnę? Ja teraz mam wojnę z Nowogrodem i mam mało manpowera, więc nie chciałbym. A co? Ja ci mogę dać 10k na wojnę. Manpowera. A nie możemy dać więcej. Jakich lat mogę brać? No, co 5 lat bodajże mogę brać i jak będę mógł, to będę brał. Nie, no za 4 lata będę musiał kolejnych. Ale spoko, mi się do tego czasu powinno to odregenerować. Z ludzi. Tym bardziej, że ja teraz nie walczę swoim wojskiem, tylko wojskiem wasalnym teraz tylko i wyłącznie. Jak się odregenerujemy powerowo, to wtedy możemy porozmawiać o takich rzeczach. A z kim byś chciał wojnę? Z papieżem. Z papieżem. Kurde, już od razu. Papal go lekko wkurwił i od razu chce go podbić, nie? Chciałbym się, ten, przejść na islam. Islamistą chciałeś być? To ciężko, bardzo ciężko.